Najgorętsze sprawy dnia. Wszystko w temacie w RMF FM. Design, dobry internet i dobra kawa. To są trzy najważniejsze kwestie, które charakteryzują idealny coworking. Już tłumaczę, to jest miejsce do pracy, które można wynająć dla swojej firmy. O współczesnych oczekiwaniach pracowników z menadżerami takich coworkingów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Jak powinna wyglądać tak dobrze zorganizowana przestrzeń do coworkingu? Przede wszystkim taka przestrzeń musi być takim złotym środkiem pomiędzy tą częścią wspólną, gdzie spędzamy czas, gdzie możemy się rozerwać, gdzie możemy porozmawiać, a częścią do pracy, czyli takiego miejsca skupienia się i pracowania faktycznie, bo bardzo często w takich przestrzeniach coworkingowych źle zaprojektowanych, źle jak gdyby dostosowanych, nasza efektywność spada. A chodzi o to, żeby w coworkingu ta efektywność wzrastała i jest to jak najbardziej możliwe, jest to, funkcjonuje, działa i nie chce się wychodzić tak naprawdę do domu. Ludzie wychodzą 20, 21, a nie patrzą na zegarek, że o 16, dobra, to dzięki, do domu, cześć. Cześć. Nasza reporterka dopytywała też, jak konkretnie zorganizowane są biura do coworkingu. Co to oznacza tak w praktyce? To jest przestrzeń, która musi być podzielona fizycznie? Nie, niekoniecznie. Są oczywiście gabinety prywatne. Większość biur coworkingowych, tych stref, oferuje biura prywatne, ale jakby clue tych przestrzeni jest to, żeby jednak były to przestrzenie otwarte. Osoba przychodzi, może porozmawiać, może się pobawić z innymi, może współpracować, no a żeby jednak do tego dochodziło, no to musimy tych ludzi spotkać. Tutaj nie chodzi o to, żeby zamknąć się tylko w boksach, przepracować 8 godzin, po 8 godzinach wyjść i opuścić, że tak powiem, biuro, ale żeby w ciągu tych 8, 10, 12 godzin móc wyjść z tych swoich boksów, z tych gabinetów, iść do części wspólnej, do jakiegoś game zone'u, chill room'u, porozmawiać, współpracować i stworzyć coś wspólnie. Game zone, chill room, coraz bardziej ten coworking zaczyna mi się podobać. Taka przestrzeń coworkingu, co zapewnia? Staraliśmy się odpowiedzieć na potrzeby takie jak ograniczenie hałasu. Postawiliśmy budki telefoniczne zamknięte. Mamy na przykład biurka, które służą do pracy stojącej i siedzącej. Bardzo walczymy ze stereotypem grubego informatyka, który się nie rusza, nie chodzi na siłownię. Mamy takie rzeczy jak bieżnie, drabinki, ciężarki, hamak, na którym można się wyciągnąć. Mamy też strefę hot desków z dużym wspólnym stołem kuchennym, który jednocześnie służy też jako stół ping-pongowy. No taką pracę to ja rozumiem. A to jeszcze nie koniec innowacji. Bardzo staraliśmy się każdy mebel przemyśleć tak, żeby spełniał co najmniej kilka funkcji. A mamy fajne ścianki działowe, które sami projektowaliśmy, które spełniają bardzo wiele funkcji, bo są jednocześnie zieloną ścianką z mchu, są jednocześnie białą tablicą do pisania, są jednocześnie szafeczkami na książki, są jednocześnie szafeczkami, lokerami i jeszcze w środku możemy wstawić telewizor, a wszystko jest na kółkach i jest mobilne. I robi się przyjemnie. Różne przestrzenie wspólnej pracy w Łodzi będzie można wypróbować i porównać w czasie pierwszej edycji Coworking Week. Ale w każdej przestrzeni w pracy znajdzie się miejsce na najlepszą muzykę w RMF FM.